Dzień dobry, nazywam się Bartomiej Ciszewski i zapraszam na kolejne webinarium, drugie już dotyczące content marketingu. Temat dzisiejszego webinarium: jak stworzyć strategię content marketingową. Dla tych z Państwa, którzy nie byli obecni na ostatnim webinarium, skuteczny content marketing B2B, krótkie przypomnienie, czym jest content marketing. W skrócie, promocja. Produktów, usług poprzez własne treści. Ci z Państwa, którzy nie widzieli tego webinarium poprzedniego, jest już ono dostępne na YouTube, na kanale Nowoczesnej firmy. No, bardzo dziękuję za bardzo pozytywny feedback. Większości z Państwa podobało się webinarium. Kilka uwag dotyczyło prośby o więcej konkretów, więcej przykładów. Dzisiaj postaram się je zamieścić, natomiast zaznaczam, że z założenia ten cykl będzie się właśnie w tę stronę rozpędzał od takiego bardziej akademickiego spojrzenia na temat w stronę warsztatów i praktycznych, praktycznych porad, praktycznych wskazówek. Dlaczego warto stworzyć strategię content marketingową? No to odpowiedź na to pytanie jest, jest, dosyć, jest dosyć prosta, szczególnie w sektorze B2B. 86% stosuje kon, firm stosuje content marketing. Oznacza to, że content marketing stał już się standardem, ogólnie przyjętą praktyką biznesową. 70% firm tworzy więcej treści niż przed rokiem. To znaczy te firmy, które rok wcześniej... Już stosowały content marketing, są na tyle zadowolone z efektów tych działań, że decyduje się tworzyć więcej treści. Jak sama strategia, jaki sama strategia ma wpływ na działania content marketingowe? 95% skutecznych content marketerów, czyli takich, którzy są zadowoleni ze swoich działań, ma strategię. I nie ma to znaczenia, czy jest to strategia spisana, czy ustna, czyli czy jest ona rozbudowana, czy, czy, czy to nawet bardzo pobieżna. Sam fakt posiadania strategii sprawia, że te działania są dużo bardziej efektywne, przynajmniej w oczach samych, samych firm, które je stosują. 44% content marketerów, którzy nie są zadowoleni ze swoich działań, nie ma strategii, nie ma żadnego punktu odniesienia dla swoich działań. Myślę, że te, te liczby są przekonujące. Jeśli chodzi o badania, które pokazałem przed chwilą, były badaniami z amerykańskiego rynku, przeprowadzonymi przez Content Marketing Institute. W Polsce my przeprowadziliśmy pierwsze badania dotyczące content marketingu. 64% polskich firm z sektora B2B stosuje content marketing. Jedna trzecia firm ma spisaną strategię content marketingową. A 56% śledzi zwrot z inwestycji content marketingowej. No, skoro to jest tak praktyczna, tak powszechna praktyka biznesowa, skoro tak zdecydowana większość firm prowadzących te działania jest z nich zadowolona, Wydaje mi się, że to jest wystarczający argument. Mógłbym przytazać tutaj kolejne liczby, kolejne statystyki. W internecie mogą Państwo znaleźć szereg poradników dotyczących tego, jak przekonać zarząd spółki, jak przekonać swojego szefa do tego, żeby zaczął działania content marketingowe. Moim zdaniem te kilka liczb, które już pojawiły się na poprzednim webinarium, mnie Przekonują. Mam nadzieję, że większość z Państwa również. Przejdźmy więc do konkretów. Co powinna zawierać strategia content marketingowa? Przede wszystkim powinna, mieć, yy, powinna się tam znaleźć odpowiedź na trzy podstawowe pytania. Po co? Jak? I jaki ma być efekt tych działań? Jak widać, to jest jakby esencja i to, jest, to są te trzy pytania, które powinny się znaleźć na przykład w ustnej strategii content marketingowej, czyli po co prowadzimy te działania, w jaki sposób będziemy je prowadzić i jakiego efektu się spodziewamy, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia do tego, czy działania są skuteczne, czy też nie. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie to yy, większość content marketerów, firm stosujących content marketing, zwraca uwagę, że jest to tańsze, bardziej przewidywalne i skalujące się źródło ruchu oraz lidów sprzedażowych. Tańsze, tańsze, bardziej przewidywalne, skalujące się to w odniesieniu do tradycyjnych działań marketingowych, źródło ruchu oraz lidów sprzedażowych. Dlaczego tańsze? Bo nie płacimy za dystrybucję treści, efekt danej treści odkłada się nam w czasie i przez to każda treść, którą stworzymy na potrzeby marketingowe, każda dobra treść, którą dopracujemy, Działa jakby przez nieokreślony czas. Czyli, jakby wszystkie nakłady na content marketing, jakby odkładają się w czasie, są rodzajem inwestycji, która zwróci się, jeśli są to działania dobrze przeprowadzone, jeśli będziemy mieli szczęście, zwróci nam się, jakby wielokrotność poniesionych nakładów. Ja, jeśli chodzi właściwie o pytanie, jak przepraszam, po co prowadzimy działania content marketingowe, musimy określić swój cel biznesowy, czyli no, o tym będziemy mówili jeszcze za chwilę, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie nasza organizacja, nasza firma ma potencjał content marketingowy. To jest ważne pytanie, bo to ze względu na, znaczy od, od tego potencjału powinna zależeć, powinny zależeć w dużym stopniu też nasze założenia strategiczne. Jeśli nie dysponujemy już teraz treściami, nie dysponujemy know-howem, który łatwo jest nam przełożyć na atrakcyjne treści, nie ma w naszym zespole osób, które potrafią tworzyć treści, chciałyby tworzyć treści, to y, powinniśmy do tego dostosować naszą strategię. Natomiast jeśli jesteśmy na przykład firmą szkoleniową, która z założenia, której produktem y, są usługi oparte na wiedzy, y, gdzie sam produkt jest właściwie atrakcyjną treścią, y, no ten potencjał jest dużo większy. Biznes plan. tutaj jak w każdym biznesplanie po prostu planujemy działania, planujemy koszty i zakładamy jakiego efektu możemy się spodziewać. Profile klienta, o których też będziemy mówić w dalszej części tego webinarium. Mapa treści. Brand story, czyli... Mniej więcej historię, jaką będziemy chcieli opowiadać, jakby myśl przewodnia naszego content marketingu oraz kanały komunikacji, z jakich będziemy chcieli skorzystać. Pytania, na które warto sobie odpowiedzieć, tworząc, jakby przysiadając do tworzenia strategii content marketingowej. Dlaczego jesteście wyjątkowi? Co wyróżnia Was spośród innych firm na rynku? Czym jesteście dobrzy? Jakie są wasze atuty? Jakie potrzeby klientów realizujecie? To jest kluczowe pytanie w content marketingu, bo to na tym właśnie opiera się punkt wyjścia tworzenia wszystkich treści. Każda z firm realizuje jakieś potrzeby klientów, i klienci, kiedy zdadzą sobie sprawę, że mają taką potrzebę, będą szukali rozwiązań przede wszystkim w internecie, będą szukali informacji, know-how, jak to zrealizować, i wtedy właśnie jest odpowiedni moment, żeby rozpocząć swoją komunikację marketingową. To wtedy właśnie najlepiej dostarczyć im pierwsze treści, które dopiero opisują jakby istotę problemu, identyfikują ten problem. Mniej więcej temu służyło pierwsze webinarium, które z Państwem tutaj przeprowadziłem, właśnie wyjaśnienie, czym jest content marketing i czym jest, na czym polega potrzeba realizacji content marketingu, usystematyzowania tych działań, chociażby w ramach platform content marketingowych. Jakie zasoby posiadacie? Jeszcze raz bardzo ważne pytanie. Do kogo mówicie? To są właśnie te profile potencjalnych klientów, profile czytelników. Ile eta etapów sprzedażowych zakładacie? Na jakie pytanie odpowiadacie na poszczególnym z tych etapów? W dalszej części prezentacji będę omawiał właśnie, jak odpowiedzieć sobie na te wszystkie kluczowe dla punktu wyjścia strategii content marketingowej pytania. Jak wyznaczyć cele w strategii content marketingowej? Cele mogą być grubsza trzy. Może to być budowanie świadomości marki, może to być sprzedaż albo bud budowanie lojalności, czyli jakby budowanie efektu posprzedażowego. Dla firm z sektora B2B najłatwiej, najłatwiej jest realizować ten drugi cel, Czyli sprzedaż, czy też generację prospektów, lidów biznesowych z kilku względów. Po pierwsze, jest to najłatwiej mierzalne. W przypadku content marketingu, każda treść, jesteśmy w stanie prześledzić zachowanie odbiorcy tej treści. I sprawdzić, jak on dalej konwertuje w procesie, w poszczególnych etapach, etapach sprzedażowych. Jeśli chodzi o budowanie świadomości marki, to oczywiście każde działania content marketingowe ten cel realizują, natomiast problem z nim jest taki, że on jest trudniejszy do pomiaru. Szczególnie w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, które nie zamawiają badań dotyczących właśnie rozpoznawalności marki, Świadomość marki to jest coś, co powinniśmy założyć, że będzie realizowane, jeśli będziemy prowadzić działania content marketingowe i warto kontrolować nie tyle jakby rozmiar efektu, ale jako, jego jakość. Czyli czy nasze treści czy na pewno powodują, budują pozytywny wizerunek naszej marki. Dlatego ważne jest, żeby każda treść którą produkujemy, żeby była odpowiedniej jakości. W content marketingu ryzyko jakby negatywnego efektu działań jest stosunkowo niewielkie, natomiast jeśli treści okażą się niskiej jakości, zawarte w nich będą nieprawdziwe informacje, albo ktoś skarży nas na przykład, co zdarza się, o plagiat, no wtedy nasza marka może, może ucierpieć. Natomiast samą lojalność budujemy jakby w ostatnim etapie, Etapie procesu sprzedażowego, o czym w kolejnych, kolejnej części prezentacji. Cele w strategii content marketingowej można bardziej szczegółowo rozbić właśnie na takie elementy jak prospecting, czyli generowanie prospektów i lidów sprzedażowych. Tutaj staramy się po prostu pozyskać kontakt do osób albo zainteresowanych ogólnie tematyką związaną z naszym produktem, czyli generowanie prospektu, albo już zainteresowanych zakupem naszego produktu, czyli generowanie leadu, który rozpoczyna nasz proces sprzedażowy. Sama sprzedaż, czyli wsparcie handlowców w zamykaniu transakcji, content marketing też skutecznie realizuje taki cel. Cele PR-owe, rozumiane jako budowa wizerunku i, i reakcja na kryzysy ewentualne PR-owe, content marketing może pomagać nie tylko w gaszeniu takich kryzysów, ale przede wszystkim pomaga rozmieszczenie treści, szczególnie w internecie, pomaga, czy też w mediach społecznościowych, pomaga na szybką identyfikację takiego kryzysu. To jest kluczowe. Dla tych Państwa, którzy zmierzyli się kiedyś z kryzysami PR, ci Państwo z Was wiedzą, że szybka reakcja jest, jest bardzo ważna, gdyż uprzedzenie takiego kryzysu pozwala w dużym stopniu zniwelować jego negatywne efekty społeczność. No to jest cel, który treści też pozwalają realizować w rozumieniu angażowania klientów i kontrahentów. Obsługa klienta, content marketing też wspiera ten proces. W sposób, pozwala podnieść zadowolenie klienta, otrzymuje on szybką, szybką odpowiedź na część ze swoich problemów, jeśli mamy gotowe treści, i pozwala też automatyzować obsługę klienta. Treści dotyczące naszego produktu, sposobu korzystania z tego produktu, no, pozwalają nam, że tak powiem, bezobsługowo odpowiadać na zapytania klientów. Przywództwo wiedzy, ostatni cel, pozwala nam budować, osiągnąć wizerunek eksperta w swojej branży. To jest ważne nie tylko ze względu na to, że eksp, jakby wizerunek eksperta pozwoli nam generować więcej sprzedaży, ale też, jak pokazują badania, pozwoli nam osiągnąć większą marżę. Jak określić grupę docelową na potrzeby strategii? W tym celu, yy, na czym yy, może... Się. Ja na poprzednim webinarium tłumaczyłem, dlaczego w content marketingu grupa docelowa nie jest tak kluczowa, jak w tradycyjnym marketingu, tutaj bardziej dużo ważniejsza jest po prostu odpowiedź na, na pytanie, jakie może sobie postawić potencjalny klient. Jeśli jesteśmy sklepem z oferującym czytniki e-booków i stworzymy skuteczny. Artykuł dobrze spozycjonowany w Google na temat, jaki czytnik e-booków wybrać, to właściwie nie interesuje już nas, kto, kto przeczyta ten artykuł. Czy będzie to 60-letni emeryt, czy będzie to 18-letni uczeń, czy będzie to 30-letnia profesjonalistka. Wpisując tę frazę do Google'a, jak, jaki czytnik e-booków wybrać, definiuje siebie jako osobę bezpośrednio zainteresowaną zakupem. Natomiast na, z racji tego, że właśnie ten brak konieczności identyfikacji grupy docelowej często powoduje, że ludzie prowadzący działania content marketingowe zapominają z kim rozmawiają, na te potrzeby właśnie tworzymy te profile. profile klientów w profile czytelników, czyli z angielska buyer personas albo audience personas. To są takie awatary właśnie klientów podzielone ze względu na płeć, wiek, dochody, motywacje, cele, zachowanie, stanowisko. Jakby to jest podobne do tworzenia grupy docelowej w tradycyjnym marketingu, natomiast rola tego jest, jak powiedziałem, nieco inna. Bo po co to robimy? Po to, żeby wiedzieć mniej więcej z kim rozmawiamy. Nie po to, żeby skierować bezpośrednio do tych osób swój przekaz, yy, tylko żeby wyobrazić sobie mniej więcej, yy, no, kim jest odbiorca naszej treści. Yy, taką, yy, taki profil budujemy yy, określając na, yy, w sektorze B2B. Przede wszystkim stanowisko, metrykę, czyli dane różne demograficzne, wiek, skąd taki nasz idealny klient pochodzi, jakie są jego zwyczaje zawodowe, jakie wyzwania i problemy w jego życiu zawodowym, znaczy przed jakimi wyzwaniami i problemami staje i w, w jaki sposób możemy mu w tym pomóc, jakie ma cele, jakie wartości, gdzie szuka informacji, żeby Poradzić sobie z tymi problemami i wyzwaniami, przed którymi stoi, i jaki ma stosunek do naszej oferty. Powinniśmy sobie też to wyobrazić, jaką mamy z nim rela relację, czy on zna w ogóle naszą markę, czy, yy, czy ma dobre doświadczenia, yy, czy raczej złe związane z tą marką. I yy, dla tego celu, właśnie, żeby Państwo lepiej zrozumieli, jak yy, można budować taką. E, taką, e, e, taki profil e, e, odbiorcy, e, no, przygotowałem e, e, przykładową personę e, dla naszej platformy. Zwykle nazywamy ją rzeczywiście w, w praktyce content marketingowej taką wyobrażoną osobę jakimś konkretnym imieniem. W naszym przypadku zaproponowałem marzenę, panią Marzenę Szkoleniową. Jest to osoba odpowiedzialna za marketing szkoleń, czasem także za sprzedaż w firmie szkoleniowej. No to ze względu na to, że nasza platforma NFPL w dużym stopniu ma doświadczenie właśnie we współpracy z firmami szkoleniowymi. Częściej jest to kobieta w wieku bardzo szerokim yy, z, z miejscowość, właściwie tutaj różnorodna z dużych miast, mniejszych miejscowości, wynagrodzenie drugorzędne, natomiast zwyczaje zawodowe to już są bardziej określone. Od 8 do 16 pracuje, komunikuję się zarówno przez e-mail, jak i przez telefon. Jeśli chodzi o wyzwania i problemy zawodowe, jakie przed nią stoją, no to tutaj wymieniam takie cztery pytania dla tej persony. Jak mierzyć efekt działań content marketingowych? Gdzie publikować swoje oferty i treści, jakie treści tworzyć na potrzeby content marketingu, jak odróżnić się od konkurencji. Jak Państwo widzą, w wyzwaniach, problemach, już zakładam, że, że taka właśnie persona naszych działań content marketingowych wie, co to jest content marketing, wie, że jakby stosowanie tego content marketingu jest już dosyć powszechne w branży, no ale stara się jako, jakoś poradzić, ma problemy z tym, żeby przejść do działania cele wartości, maksymalizacja zapisów na szkolenia, nastawiona na efekt. W przypadku tej, tej osoby właśnie bardzo liczy się konwersja, ona jest bardzo łatwo mierzalna, osoby po prostu zgłaszają się, zainteresowane daną ofertą szkoleniową, wiadomo skąd się zgłosiły, dosyć już taką zainteresowaną osobę łatwo jest skonwertować, jakby doprowadzić do zamknięcia sprzedaży. Gdzie szuka informacji? Na serwisach branżowych, na przykład Mega, mega szkolenia y, czy mega szukacz, y, y, rzadziej, y, rzadziej w Google. I co możemy jej zaoferować jako, jako platforma content marketingowa? Możemy ułatwić jej pracę, pozwalając zarządzać procesem content marketingowym w jednym miejscu, pozwolić obsługiwać prospekty biznesowe oraz lidy sprzedażowe z poziomu platformy, jakby z poziomu systemu zarządzania treścią, CMS, i pozwolić na analizę treści i koncentrację na najskuteczniejszych treściach to są jakby te problemy, na które staramy się jej odpowiedzieć, te rozwiązania i jaki może mieć stosunek do, do oferty, stosunek do platformy nowoczesnej firmy taka, taka osoba. No, z reguły ma długoletnią, długoczasową relację, pozytywne doświadczenia w postaci wymiernych efektów. Większość z tych Osób, do których skierowana jest platforma, już korzystała z usług nowoczesnej firmy, jakby promowała się za pośrednictwem nowoczesnej firmy. Natomiast ma też dylemat, czy prowadzić działania content marketingowe na własnych kanałach, na własnej stronie internetowej, czy też na pewno czy na pewno potrzebuje, potrzebuje do tego platformy. Często też właśnie, w, budując taki profil użytkownika, klienta, czytelnika, jak to nazwiemy, zamieszczamy tam cytaty. To sprawia, że że taka, taki profil jest jakby bardziej żywy. Skąd nie możemy wziąć te cytaty? No z naszej korespondencji, z, czy też rozmów naszych handlowców, specjalistów obsługi klienta z tymi osobami. Warto takie właśnie cytaty spisywać, gdzieś gromadzić, no bo one dużo lepiej, no dużo bardziej ułatwiają nam start z, z działaniami content marketingowymi. I, no, i spra sprawiają, że, ta, że te treści, ta komunikacja za pomocą treści, którą będziemy prowadzić, ma większą szansę na to, żeby być właśnie trafna i dokładnie wstrzelić się w, w, w te potrzeby, w te problemy, jakie mają, jakie mają użytkownicy w danym momencie. Taki profil oczywiście to nie jest jedyny profil użytkownika platformy i profil, który budujemy sobie na potrzeby content marketingu, no ale jakby pokazałem Państwu przykład tak sporządzonego. Profilu. W drugiej części prezentacji pokażę też, jak wykorzystać taki profil, taką personę do stworzenia mapy treści, która będzie składała się właśnie z naniesienia takiej osoby na poszczególne etapy, etapy procesu sprzedażowego. Jak planować działania content marketingowe? Na, żeby to najlepiej zrozumieć, to dobrze jest zacząć od tego, jak, jak wygląda to w jednoosobowej firmie, gdyż tak naprawdę content marketing w dużym stopniu wziął się z działań pojedynczych osób promocyjnych. I w jednoosobowej firmie taki proces content marketingowy jest stosunkowo prosty. Tworzysz treści, dystrybuujesz je, konwertujesz na leady. Dosyć łatwe. Treści, jakby najbardziej naturalnym miejscem na publikację treści, artykułów jest blog. Jeśli chodzi o treści wideo, YouTube, jakby sama publikacja na blogu dobrej treści, sama publikacja dobrego wideo na, na YouTube jest właściwie jednocześnie. Naj, Najskuteczniejszą formą dystrybucji tej treści, a konwersja na, na Lidy odbywa się też w przypadku takiej jednoosobowej firmy w sposób naturalny, bo jeśli prowadzimy bloga albo kanał na YouTubie profesjonalny, to nawet nie potrzebujemy zamieszczać specjalnych formularzy, żeby konwertować te działania content marketingowe, gdyż zainteresowane osoby po prostu poproszą nas o kontakt, czy to w komentarzach, czy to w, skorzystają z jakiejkolwiek notki informacyjnej zamieszczonej właśnie na kanale YouTube, czy, czy na blogu. Rzecz komplikuje się trochę w przypadku większych, większych organizacji. No i tak jak mówiłem podczas ostatniego webinarium, tak naprawdę content marketing z Prostych, zdroworozsądkowych działań polegających na dostarczaniu wiedzy, publikacji treści i rozmowy z czytelnikami, staje się taką bardziej z, z, złożonym zagadnieniem w momencie, kiedy staramy się go skalować, kiedy odnosimy pierwszy efekt i chcemy po prostu odnieść tego efekt, ten, ten, ten efekt po prostu pomnożyć. W przypadku jednoosobowego specjalisty, jednoosobowego trenera, prowadzącego blog na temat y, y, związany z tematyką swoich szkoleń, y, y, no właściwie. O skalowaniu trudno jest powiedzieć bez zaangażowania większej liczby osób, gdyż no taka osoba jest w stanie oprócz pracy no stworzyć tej treści określoną, określoną ilość i, i jakby nie, mo, nie można oczekiwać od niej, żeby ona przestała wykonywać swoje główne obowiązki zawodowe, czyli przygotowywać się do szkoleń, jeździć, prowadzić te szkolenia, a jakby poświęcić się głównie promocji. No jakby Produkcja jest ważniejsza niż, niż promocja. Prawda? Dlatego w przypadku większych organizacji, no tutaj już mówimy o procesie content marketingu bardziej złożonym, na który składają się planowanie, kreacja, produkcja, dystrybucja, monitorowanie i analiza, analiza tej treści. Proces content marketingu to jest webinarium kolejne 24 września. Po pierwszym webinarium poprosiłem Państwa, wszystkich, którzy zapisali się na nie, o odpowiedź, który temat najbardziej by Państwa interesował. Właściwie większość poprosiła o ten temat. Jeszcze bardziej konkretny niż dzisiejszy. Natomiast ja z racji tego, że najpierw zaczynamy od strategii, a później przechodzimy do procesu, zdecydowałem, że w pierwszej kolejności opowiem, jak powinna wyglądać strategia content marketingowa. No, pierwszym yy, pierwszym yy, jakby elementem, znaczy pierwszym działaniem w procesie content marketingowym jest właśnie zastanowienie się, jakie pytania zadają, zadają Twoi klienci, kto na nie odpowiada oraz jakie działania prowadzi konkurencja. Te pytania są kluczowe. To są pytania, które prowadzą bezpośrednio potencjalnych klientów do Państwa treści, a za pośrednictwem tej treści do Państwa oferty i do Państwa produktów i usług. Kto na nie odpowiada? Tradycyjnie na te pytania odpowiadały, profesjonalni, odpowiadały profesjonalne media, czyli na pytania związane z, 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 z zagadnieniami B2B odpowiadały czasopisma branżowe. Obecnie te, przejmują te role bezpośrednio firmy i organizacje, i w, jeśli Państwo przeprowadzą taką analizę i stworzą sobie listę pytań kluczowych, które mogą zadawać Państwa potencjalni klienci, prawdopodobnie przekonają się Państwo, że na część z nich już odpowiada Państwa konkurencja, albo mimo, nawet nieświadomie już Państwo być może odpowiedzieli na część z tych pytań publikując. Publikując jakieś treści, a może nawet wypowiadając się, yy, się dla mediów. Yy, jeśli okaże się, że na pytania, które zadają Państwo, jeszcze nie odpowiada konkurencja, a być może właśnie profesjonalne media no to jest jakby sytuacja dosyć korzystna dla państwa no bo oznacza to, że konkurencja content marketingowa na państwa rynku jeszcze nie jest dojrzała i jakby jest dzikie pole do wzięcia ale jak skąd skąd wziąć te listy pytań które związanych z, z produktami i usługami które zadają yy, państwa klienci yy, jest yy, kilka sposobów przede wszystkim jest to państwa praktyka yy, państwo jako jako specjaliści ze swojej branży, no, szukają informacji na ten temat. Ja tutaj wpisałem e, e, frazę w Google content marketing dla film szkoleniowych i e, na, spójrzmy, piątym miejscu już pojawia się e, mój artykuł, który napisałem kilka tygodni temu e, e, właśnie na ten temat. Dokładnie z, z myślą o osobie, która będzie szukała E, e, takiej informacji w Google. Mam nadzieję, że z czasem ten artykuł pojawi się jeszcze wyżej. E... Jeśli, jeśli, jeśli nie, to postaram się dopracować ten artykuł albo napisać jeszcze jeden artykuł na podobny temat. Jak widać, powyżej moim, wyżej od mojego artykułu na pierwszym miejscu jest artykuł związany ze szkoleniem z pozycjonowania SEO. Czyli nie do końca jest to odpowiedź na to pytanie, które wpisałem do wyszukiwarki, bo ja sobie wyobraziłem, że to właśnie taka persona marzena, szkoleniowa, ona wpisuje to, bo chce się dowiedzieć, jak ma prowadzić content marketing. Dla, dla, dla swojej firmy, żeby promować swoje szkolenia, a nie ona nie szuka jakby więcej wiedzy z, z pozycjonowania stron, nie jest specjalistą SEO. Więc mam nadzieję, że nawet mimo tego, że ten artykuł znajduje się dopiero na piątym miejscu, to do tej wybranej to do tej wybranej osoby mimo to trafię. Jest to dalej pierwszy ekran, więc jakby ktoś szukający informacji, mam nadzieję, że po tym tytule wybierze, wybierze ten artykuł związany właśnie z moimi działaniami. Jak inaczej jeszcze możemy szukać takich pytań, które zadają, zadają potencjalni klienci? Ten, ten obrazek obok to jest wykaz słów, zapytań, które wpisywały osoby. Trafiające na serwis mega szkolenia. Państwo mają swoje witryny internetowe związane z Państwa działalnością i jeśli nie mają Państwo sami dostępu do tych, do tych danych, to na pewno jest jakiś specjalista, webmaster, który potrafi Państwu wygenerować taki widok. To są wszystkie frazy, z który, za pośrednictwem których ktokolwiek trafił na treści zamieszczone na Państwa stronie. Przeglądając te frazy, mogą Państwo właśnie stworzyć sobie takie, taką listę zapytań bezpośrednio związanych z, z, Państwa, z Państwa działalnością. To nie muszą być te najbardziej popularne frazy. To nie muszą być te frazy, które dają Państwu najwięcej ruchu, bo gdzieś niżej, na, na, na bardziej odległych miejscach. Znajdują się te frazy, które właśnie są być może bardziej atrakcyjne, natomiast jeszcze nie stworzyli Państwo treści, które by bezpośrednio odpowiadały na takie pytanie. I to jest największy potencjał dla startu, dla odniesienia szybkiego efektu działań content marketingowych. Jeśli Państwo znajdą taką właśnie precyzyjną frazę, na przykład, jak. Prowad... No, jakby pr proszę proponować tutaj w pytaniach jakby branże czy też produkty, które Państwa interesują i postaram się wtedy jakby konkretnie spróbować coś, coś zaproponować. No ale właśnie wśród tych prawdziwych, wpisanych w wyszukiwarkę pytań kryją się konkretne tematy którymi powinni się Państwo zająć w pierwszej kolejności w swojej strategii content marketingowej. Gdzie znaleźć taki widok? Narzędzie nazywa się Google Webmaster Tools. Webmaster Tools, gdzie właśnie w zakładce analityka wyszukiwania mogą Państwo znaleźć taką listę pytań. Jeśli, Jak mówię, jeśli nie mają Państwo sami dostępu do, do tego widoku, proszę zapytać osobę odpowiedzialną za, za administrowanie stroną o po prostu albo udostępnienie Państwu tego widoku, albo wygenerowanie takiego raportu, takiej listy słów. I wśród nich można znaleźć słowa bezpośrednio, frazy, no bo to nie są słowa, to są jakby całe zapytania, które pasują Państwu do, do wyobrażenia, właśnie takiej persony, takiej, takiego profilu potencjalnego klienta, który szuka informacji na temat związanej z, z, Państwa, z Państwa ofertą. Co oprócz tego? No oprócz tego, każdy, każda osoba zajmująca się promocją online produktów i usług no, powinna aktywnie szukać informacji na ten temat, chociażby po to, żeby monitorować konkurencję i żeby też obserwować potrzeby, potrzeby właśnie klientów. Tutaj przykład bardzo popularnej publicznej grupy szkolenia na Facebooku, i jakby domyślam się, że większość z Państwa zajmujących się, znaczy z tej branży, tę grupę zna. Natomiast, właśnie uczestnictwo, śledzenie w mediach społecznościowych. Tego, jakie pytania zadają sobie klienci, potencjalni klienci, czego szukają, jest doskonałym, właśnie, doskonałym sposobem na, na, na rozpoczęcie tworzenia strategii content marketingowej, gdzie kluczowe są właśnie te pytania, na, na które powinniśmy dostarczyć, dostarczyć tym potencjalnym klientom odpowiedzi. W procesie content marketingu, o tym mówiłem na poprzednim webinarium, kluczowe jest też dostosowanie treści do poszczególnych etapów, etapów cyklu procesu sprzedażowego. I tutaj szybko już yy, przypomnę to, o czym yy, mówiłem ostatnio. Jeśli mamy czteroetapowy cykl sprzedażowy, najpierw występuje potrzeba w ogóle jakiegoś rozwiązania, kiedy powinniśmy zajmować się ogólną tematyką i kłaść nacisk właśnie na rozwiązania, nie na nasz produkt, czyli rozmawiać nie o platformie content marketingowej NFPL, ale o content marketingu jako takim, dlaczego jest ważny i jak go skutecznie prowadzić. Kiedy już klienci są bardziej zaawansowani, wiedzą już, na czym polega ta potrzeba, wartościują, czyli starają się ocenić, które rozwiązanie jest, jest dla nich najlepsze. Czy na pewno potrzebują platformy content marketingowej, czy nie, a jeśli potrzebują platformy content marketingową, to którą powinni wybrać? I tutaj już zaczynamy serwować im treści związane z ofertą. Później następuje już sama decyzja zakupowa i tutaj jakby staramy się treściami wesprzeć dział handlowy i doprowadzić do decyzji. Tutaj przesyłamy oferty, case studies, demonstracje, tutoriale i czwarty etap, który w takim cztero właśnie etapowym. Cyklu, no to jest już po zakupie, kiedy właśnie stawiamy na lojalność, ewentualnie na upselling, czyli możemy tutaj zrywać rekomendacje, treści związane z obsługą klienta, z dodatkowymi, dodatkowymi pakietami, kolejnymi szkoleniami. No to w zależności od tego, z jakiej, jaką branżę Państwo reprezentują. No, i tutaj już szybko jeszcze opowiem o tym właśnie, jak to, jakie to są formaty dla poszczególnych etapów. Ten etap, właśnie potrzeby. dlaczego mogę tego potrzebować. Raporty, e-booki, zbiór porad, webinaria. Które rozwiązanie wybrać, czyli to wartościowanie, case study, demonstracje, webinarium produktowe. Dlaczego kupić teraz? Decyzja sprzedażowa, darmowy trial. Demonstracja live, oferta promocyjna. Dobrze. Ile, planując działania content marketingowe, tworząc taki właśnie biznesplan na potrzeby strategii content marketingowej, bardzo ważne jest odpowiedź na pytanie, ile treści będziemy potrzebować. I oczywiście trudno jest to oszacować, bo prawda jest taka, trzeba zacząć od pierwszych treści. Dopracować je, właśnie postarać się jak najlepiej dobrać pytania, na jakie ma taka treść odpowiadać, jaką potrzebę potencjalnego klienta ma realizować yy, i później yy, po odniesieniu pierwszego efektu skalować to działanie. Natomiast jeśli chcemy ją oszacować, tę ilość potrzebnej treści yy, w, w strategii content marketingowej, możemy to zrobić w prosty sposób, wykorzystując te elementy, o których już wspominałem. Mamy te profile potencjalnych klientów, te persony i w zależności od złożoności naszego produktu, liczby różnych produktów jakie promujemy, jakie oferujemy, może być ich jeden, może być kilka. Największe firmy prowadzące już bardzo rozbudowane działania content marketingowe mają ich kilkanaście do dwudziestu. Liczba etapów procesu zakupowego, które chcemy obsłużyć za pomocą content marketingu. Nie musi to być każdy etap procesu, jaki mamy. Być możemy się nastawić na początku w naszej strategii content marketingowej na proces tej potrzeby. Jakby, czy też jeśli działamy na rynku, gdzie ta potrzeba jest dosyć oczywista, gdzie klienci raczej rozumieją produkt, no to możemy się nastawić na wartościowanie. Więc tych etapów może być od jednego do. Do 4, 5 w przypadku bardziej złożonych procesów zakupowych. No i trzecia liczba pytań, na które chcemy odpowiedzieć na poszczególnym etapie. To są te właśnie kluczowe pytania, o których mówiłem. W naszym przypadku było to, jak prowadzić działania content marketingowe dla firm szkoleniowych na przykład, czy dla tej mojej persony miałbym takie pytanie i, 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 i byłaby to jedna treść. Więc kiedy zdajemy sobie sprawę, ile mamy takich profilów, ile etapów procesu zakupowego chcemy obsłużyć i na ile pytań chcemy odpowiedzieć, Wystarczy y, przemnożyć te, te trzy liczby przez siebie, żeby y, jakby otrzymać oczywiście szacunkową, jakby, y, minimalną liczbę treści, którą będziemy potrzebowali w ramach naszej strategii content marketingowej stworzyć, opublikować, i, y, y, i później oczywiście też każdą z tych treści trzeba obsługiwać, to znaczy aktualizować, odpowiadać na ewentualne uwagi y, użytkowników. No I teraz tak, kluczowe w procesie content marketingowym jest trafić z odpowiednią, treści, odpowiednią treścią do odpowiednich odbiorców w odpowiednim czasie. To są trzy elementy, które są kluczowe. Jeśli one zagrają, jeśli one zatrybią, wtedy Państwa, państwa działania marketingowe, content marketingowe mają bardzo dużą szansę, szansę na sukces. Te przykłady, które pokazywałem, związane właśnie z, z etapem poznawania e, produktu, e, kiedy stawiamy głównie na osoby wyszukujące e, odpowiedzi na swoje pytania w Google, jakby trafienie z tym, zgranie tych trzech elementów jest dosyć łatwe, no bo osoba, która trafia na ten artykuł porównujący, odwołując się do poprzedniego przykładu, te czytniki e-booków, ona trafia na odpowiednią treść. Tam jest jakiś artykuł, który stara się jakby rzeczowo odpowiedzieć na to, na to pytanie, jakie rzeczy powinniśmy brać pod uwagę, jakie rzeczy powinniśmy brać pod uwagę wybierając czytnik e-booków. No i on trafia na nie w odpowiednim momencie, no bo jeśli ktoś wpisuje frazę, jakiego, czytnik, jaki czytnik e-booków wybrać, to znaczy, że jest zainteresowany zakupem. Natomiast w innych, na innych etapach procesu sprzedażowego nie zawsze jest to takie łatwe, dlatego warto jest przeprowadzić na potrzeby właśnie strategii content marketingowej content mapping. I tutaj pokażę Państwu, podobnie jak w przypadku persony, pokażę Państwu taki taką przykładową mapę treści. Więc mamy tutaj już profil, który omawialiśmy wcześniej. Jest to doświadczony, pani Marzena Szkoleniowa, doświadczony specjalista do spraw promocji szkoleń, zna się na promocji online, natomiast jeszcze nie prowadziła działań świadomych content marketingowych, no to znaczy takich wspartych chociażby strategią content marketingową. I tutaj też jeszcze taki insight mamy. Ta pani, bo to wiemy, że mniej więcej tak wygląda sytuacja na rynku, jest rozczarowana efektami promocji w Google po ostatnich zmianach algorytmu. To się akurat wiąże z tym, że firmy szkoleniowe miały, prowadziły taką praktykę publikacji jak największej liczby ofert szkoleniowych w jak największej liczbie miejsc w internecie. Do tego stopnia, że jakby skuteczni dobrze zorganizowani marketerzy tych firm szkoleniowych publikowali po kilkadziesiąt, chyba nawet kilkaset duplikatów tej samej oferty w internecie. I te właśnie te praktyki od kilku lat nie są tak efektywne. Ja pisałem o tym w, 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 w artykule na potrzeby nasze content marketingowe, z tego względu, że Google postanowiło ignorować te duplikaty i one często nie tylko nie odnoszą efektu, ale mogą też być szkodliwe. Więc to jest jakby taka sytuacja, taki problem, który w naszym wyobrażeniu, przed którym staje właśnie teraz duża część marketerów firm szkoleniowych. No i więc mamy profil. I mamy też etapy cyklu sprzedażowego i w każdym, na każdym z tych etapów do tego profilu staramy się zaplanować treści, które są odpowiedzią na, na jakiś problem. Który, który występuje na jakieś pytanie, które może sobie zadać ten, ten potencjalny klient. Czyli na pierwszym etapie, na którym właściwie teraz jesteśmy, na czym polega content marketing B2B. Nasze pierwsze webinarium, jak stworzyć strategię content marketingową, webinarium, które właśnie prowadzę. Czy oferty firm szkoleniowych w Google, artykuł ekspercki, o którym Państwu opowiadałem. W kolejnych etapach zakładamy właśnie stworzenie treści, jak firmy szkoleniowe mogą promować się za pośrednictwem platformy NFPL. Taki artykuł już też stworzyliśmy. Demonstracja możliwości platformy, narzędzia do, do działań content marketingowych. Też staramy się już, jakby zaistnieć w tego typu publikacjach, jakby takich przeglądach, rzędzi. Później mamy decyzję, kiedy już dużo ważniejszy jest i dużo trudniejszy do realizacji jest ten właśnie odpowiedni moment, o którym mówiłem, bo o ile osoby zadające sobie takie ogólne pytania zazwykle, zazwyczaj. Wyszukujący odpowiedzi w Google zawsze trafimy do nich w odpowiednim momencie. No to już z decyzją zakupową trzeba się troszeczkę postarać, i tutaj trzeba właśnie y, y, prowadzić bardziej aktywną już komunikację. I dlatego zakładamy w, naszym, w naszej mapie, właśnie treści, że na tym etapie przesyłamy użytkownikom wiadomości e-mail, y, informacje o czekających lidach y, i prospektach, y, czasowe promocje. Po zakupie yy, yy, przejdziemy właśnie do takich bardziej zaawansowanych już webinariów, związanych z lepszym wykorzystaniem naszego produktu. Yy, yy, jak skalować działania content marketingowe, które już przynoszą efekt. Yy, no oraz jednocześnie właśnie w odpowiednim momencie zakładamy, że będziemy Państwu dostarczać informacji dotyczących właśnie poszczególnych yy, ofert, promocji dodatkowych, yy, dodatkowych. Dodatkowych usług. Jeśli mają Państwo pytania związane właśnie z taką mapą, mapą treści, czy, czy też właśnie takimi z, z profilami czytelników, czy też klientów na potrzeby Państwa, branży, to, to, to zapraszam. Najważniejsze już w realizacji strategii content marketingowej jest podział ról i odpowiedzialności w Państwa zespole. Jeśli to jest mniejsza organizacja, mniejsza firma, to, no, to zazwyczaj jest jedna osoba odpowiedzialna za działania content marketingowe, natomiast no, bardzo jest ważne to, żeby było wyraźnie wskazane, kto za nie odpowiada, no, żebyśmy byli w stanie egzekwować taką strategię plan wydawniczy czyli właśnie połączenie takiej mapy treści wprowadzenie tam już konkre konkretnych terminów publikacji strategia promocji to w przypadku już bardziej zaawansowanych strategii jeśli państwo dopiero zaczynają z content marketingiem to właściwie dodatkowa promocja nie trzeba jeszcze w strategii zakładać natomiast jeśli państwo już po są, jakby, prowadzą drugą iterację takich, takich działań. No to y, promocja najlepszych treści jest jak najbardziej wskazana, i tutaj y, wydatki na taką promocję na pewno się zwrócą. Miary efektywności, y, czyli jak będą Państwo i zamierzają Państwo mierzyć y, efektywność realizacji założonych w strategii, y, w strategii celów. Jeśli chodzi o samą dystrybucję, to też wykres z poprzedniego webinarium. Będziemy o tym rozmawiać bardziej szczegółowo podczas właśnie omawiania samego procesu content marketingowego. No, żeby, dla, dla wyobrażenia teraz tylko przypomnę, że właśnie na potrzeby content marketingu definiujemy sobie media, jakby przestrzeń, gdzie możemy dystrybuować treść na, na trzy obszary naszą własną, e, w, własne inventory nasze e, nasz własny e, e, no, nasze własne medium w przypadku e, czyli strona internetowa e, gdzie publikujemy nasze treści e, nasze profile w mediach społecznościowych e, em, Obszar media, które, za które płacimy, czyli kiedyś właściwie na nich koncentrowała się zdecydowana większość działań marketingowych, czyli zewnętrzne serwisy, reklamy internetowe, artykuły sponsorowane, oraz obszar earned, czyli na ten, na który sobie zasłużyliśmy, czyli to jest, to, 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 to jest ta treść, która pojawia się na. Innych profilach społecznościowych, na innych stronach internetowych, natomiast my za nią nie zapłaciliśmy, tylko zasłużyliśmy sobie tym na, na to. W przypadku. W przypadku content marketingu B2B najczęściej będą to działania takie cross-promocyjne na podstawie wzajemnych case studies, czyli nasz kontrahent chwali się udaną realizacją projektu, w którym my braliśmy udział, my też to robimy, odwzajemniamy się tym i w ten sposób nasz przekaz może, może nabrać rozpędu. Jak mierzyć efektywność content marketingu? Mamy takie podstawowe kategorie. Może być to wizerunek, może być to zasięg, może być to zaangażowanie, no i konwersja. Na Pytania, właśnie, które możemy sobie postawić podczas pomiaru, pomiaru efektywności naszych działań: czy treści, które publikujemy, angażują, czy angażują w sposób, czy odbiór jest pozytywny? I jaki jest zwrot z inwestycji? Jak mierzymy zaangażowanie liczbą czytelników, współczynnikiem odrzuceń. To też jest taki, taka, taki współczynnik, który możemy zobaczyć na przykład w Google Analytics, to znaczy, czy osoby, które czytają nasze treści pozostają na stronie, czy po prostu wchodzą na nie od razu wychodzą, czyli właściwie to, co zobaczyli z zewnątrz w wynikach wyszukiwania Google ich zachęciło, natomiast potem jednak rozczarowali się patrząc na to, co im dostarczamy. Średni czas na stronie z treścią, komentarze na stronie, polubienia i udostępnienia to są jakby podstawowe miary zaangażowania. A to zaangażowanie przekłada się na prospekty i lidy. Czyli to są te komentarze, te polubienia, które są związane właśnie z naszą ofertą, albo są osoby zainteresowane nią, albo są już bezpośrednio zainteresowane sprzedażą, zakupem. I no to jest jakby ta miara, która dla marketerów B2B jest najważniejsza. Na koniec kilka przykładów. Udanych działań content marketingowych, które no, powinny być bardzo pomocne w, 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 w tworzeniu takiej strategii, gdzie szukać inspiracji, kogo, kogo naśladować. W przypadku y, y, branży szkoleniowej, bo przykłady z takiej branży, prosili Państwo, y, y, po pierwszym webinarium, y, polecam śledzenie dużych platform y, y, zagranicznych, y, zajmujących się y, szkoleniami. Linda.com, kupiona przez, przez LinkedIn, jest olbrzymim katalogiem świetnie opisanych kursów i szkoleń wideo w dużym stopniu. Corsa.org jest też takim właśnie olbrzymim katalogiem. Mniejszym serwisem jest teamtreehouse.com. Gdzie z kolei y, znajdą Państwo przykład y, dobrego content marketingu y, z wykorzystaniem case studies. Tam są opisane historie y, y, osób, które skorzystały z tych kursów, w jaki sposób, właśnie y, jakby klientów, y, to są historie klientów firm szkoleniowych, w jaki sposób y, 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 jakby odmieniło y, ich życie. Jakby skorzystanie z, z oferty tego serwisu, jak on ich życie. I no to jest tych historii jest bardzo dużo, one są dobrze opisane i to jest też bardzo, bardzo skuteczna treść. Cars, .com, kolejny kolejna platforma ze szkoleniami. To są cztery przykłady, które, na które jakby. Które polecam, na które warto zwrócić uwagę, jeśli są Państwo z branży szkoleniowej. Z polskiego, z polskiego ogródka no nie, ma jeszcze, nie ma jeszcze takich liderów content marketingu wśród firm szkoleniowych. Natomiast no możemy znaleźć poszczególne przykłady, jak mówię, prowadząc taki research, wpisując te, te pytania, które mogą zadawać sobie. Użytkownicy, na przykład najlepsze szkolenia dla handlowców. Tutaj na pierwszym miejscu jest artykuł ekspercki firmy szkoleniowej. Najlepsi handlowcy sprzedają 10 razy więcej od przeciętnych. Ten artykuł ma już kilka lat, ale wciąż owocuje. Jest to przestrzeń, gdzie, jak widać, jest wyeksponowana dane kontaktowe firmy, logo i prawdopodobnie nie tylko buduje wizerunek, nie tylko, ale też powinien konwertować na konkretne, konkretne prospekty i lidy sprzedażowe. Na pytanie za chwilę odpowiem, już szybko, tylko szybko pokażę te kilka przykładów. Jeśli chodzi o content marketing, no tutaj z racji charakterystyki branży tych treści jest bardzo dużo. Wspomniany Content Marketing Institute polecam nie tylko ze względu na, na treści, jakby bardzo profesjonalnie. Opisujące content marketing, ale też mogą tam Państwo śledzić samych autorów, którzy w dużym stopniu są czy to strategami content marketingowymi, czy trenerami, i mogą Państwo zobaczyć, jak prowadzić content marketing właśnie w przypadku takiej indywidualnej promocji. Content.com, jedna z platform content marketingowych. Każda, każda firma zajmująca się dostarczaniem rozwiązań content marketingowych, prowadzi rozbudowanego bloga, no, do, doskonale opisującego każdy element, każdy element takich News, działań też platforma content marketingowa Kapost.com, to samo Percolate.com, to są jakby jedne z większych firm na amerykańskim rynku, dostarczających rozwiązania software as a service content marketingowe. Z branży IT, oprogramowania, to też były prośby o takie przykłady. No tutaj jest no, jeden z pionierów content marketingu, firma, która właściwie no, cały swój sukces zawdzięcza dobremu content marketingowi, Mint.com, czyli aplikacja do zarządzania finansami osobistymi, już kupiona przez... Przez, przez lidera na tym rynku amerykańskiego firmy Intuit, autora Quicken'a. Natomiast Mint.com no, przyciągnął miliony użytkowników na swojego bloga, gdzie produkował bardzo atrakcyjne infografiki, raporty, artykuły związane z, z finansami osobistymi. Dla tworzenia ich wykorzystywał dane oczywiście gromadzone dzięki, dzięki, te, dzięki swojej działalności. No ale jest to jeden z pionierów, bo oni, firma powstała w 2006 roku, skutecznego content marketingu i no jakby twardy, twardy case study do analizowania w przypadku właśnie jakichkolwiek też usług, czy, tylko że raczej z sektora B2C. InVision App. Aplikacja służąca do, do projektowania, projektowania stron internetowych i aplikacji no, prowadzi bardzo rozbudowane działania content marketingowe, każdy większy klient odwiedzany jest przez, przez reportera. Jakby, no, oczywiście. Kon, specjalistkę, kon, kon, czy też specjalistę content marketingu, natomiast, no, który w, w wykonuje reporterską pracę. Każdy klient właściwie jest autorem długiego, internetowego reportażu z pięknymi zdjęciami, z, z, z opisem właśnie wykorzystania tego narzędzia, narzędzia InVision App w praktyce. polecamy jako inspirację. Hubspot, czyli no jeden z liderów w automatyzacji marketingu. Jeśli Państwo interesują się tematem, to na pewno wiedzą, że to jest lider content marketingowy, gdyż dostarcza naprawdę odpowiedzi na każdy temat. Także nie ukrywam, że duża część tej prezentacji, tego webinarium powstała z wykorzystaniem właśnie materiałów stworzonych przez. Przez, przez, przez te firmy. I na koniec kilka takich bardziej bardziej niecodziennych przykładów sukcesu w kontra marketingowych z, z, z rynku B2B, Firma Xerox stworzyła magazyn nie papierowy, ale online, też na tablety, Chief Optimist z poradami dla, dla menedżerów. Magazyn powstał, co prawda, no, olbrzymia firma, więc magazyn powstał we współpracy z miesięcznikiem Forbes i profesjonalnymi dziennikarzami, ale no, był firmowany przez, przez Xerox. I, i jakby cały, cała inwestycja posłużyła temu, żeby, żeby wygenerować prospekty i lidy sprzedażowe. 70% firm z grupy, do których był kierowany ten, ten magazyn, weszło z nim w interakcję to znaczy wypełniało formularze, dzieliło się treściami z tego magazynu w mediach społecznościowych. 20 tysięcy nowych kontaktów ks. biznesowych pozyskał dzięki magazynowi Chief Optimist. Ponad tysiąc omówionych spotkań. No i tutaj nie, nie wiem, czy do końca wierzyć tym liczbom, ale no, oficjalnie podają, że przełożyło się to na ponad miliard przychodów, przynajmniej potencjalnych. No, ponad miliard potencjalnej sprzedaży wpadło im do ich lejka sprzedażowego. Inny przykład to firma Ares Components, podzespoły elektroniczne. Też byłem proszony o podanie przykładu jakby z tej branży. Akurat trafił się bardzo ciekawy. Design Spark to jest takie narzędzie taki serwis bezpłatne narzędzia do projektowania 3D, bardzo użyteczne dla grupy docelowej tej firmy dla inżynierów. Narzędzie wartościowe, czyli tutaj inwestycja nie tylko w, w treść, rozumianą jako artykuły czy, czy, czy wideo, ale w, w, w darmowy software. W przypadku firm B2B to się może opłacać, bo ci inżynierowie naprawdę docenili, docenili to narzędzie, ono jest przez cały czas używane. Pobrane 60 tysięcy razy. Pamiętajmy, że jest to narzędzie specjalistyczne, nie jest to jakaś aplikacja skierowana na rynek masowy, więc 60 tysięcy pobrań w specjalistycznej aplikacji no to jest bardzo dużo. Na całym świecie jest, jest, jest ona znana. 45 tysięcy zarejestrowanych użytkowników w ciągu 12 miesięcy, czyli no świetna, świetne medium, świetna platforma, nie brandowana bezpośrednio nazwą firmy ARES Components, ale Design Spark, ale oczywiście wszystkie te leady są należą do ARES do Components. I trzeci przykład, ostatni, firma zajmująca się rozwiązaniami HR, ADP. Stworzyła właśnie HCM Challenge, czyli nic innego jak po prostu interaktywna, spersonalizowany white paper, jakby spersonalizowana rekomendacja, analiza dla specjalistów HR. Jeśli wejdą Państwo na tę stronę, zostaną poproszeni o wypełnienie takiego złożonego formularza dotyczącego Państwa sytuacji. Firmie, problemów herowych i wyzwań, jakie przed firmą stoją. Także firma za pomocą tego formularza zbiera bardzo wartościowe, bardzo bogate prospekty i lidy sprzedażowe, ale użytkownicy chętnie to robią, bo efektem jest spersonalizowany raport, dotyczący dokładnie jest to PDF natomiast, dotyczący bardzo dokładnie sytuacji jakby firmy, którą wprowadziliśmy do, do formularza. I wygenerowałem miliony dolarów lidów w trzy miesiące. Natomiast jest to też bardzo moim zdaniem ciekawa inspiracja, spersonalizowana treść, ale jednocześnie zautomatyzowana, czyli tak zwany smart content. W bardzo dobra implementacja tej, tej idei. Yy, na koniec, no, przypomnę, yy, jakby najważniejsze, yy, przypomnę, najważniejsze, przypomnę yy, yy, rzeczy, rzeczy, o których powinniśmy pamiętać yy, tworząc i realizując strategię prowadząc działania content marketingowe, yy, jakby no, to ta, ta strategia, którą opisywałem miejscami była dosyć złożona, być może dotyczyła większej organizacji niż Państwo, niż te, które Państwo reprezentują, natomiast kilka takich jakby złotych zasad. Strategię jakąkolwiek by ona nie była, czy usna czy, czy spisana, warto ją dokumentować, w takim sensie jakby no, wpisywać te czy, etapy realizacji i wybrać jakąkolwiek miarę efektu, czy jest to zaangażowanie, czy jest to konwersja i, i, i mierzyć, czy po prostu spełnia ona swoje założenie. Konieczne jest wyznaczenie odpowiedzialnej osoby za, za content marketing, chociaż jednej, która właśnie się tym zajmie. Treści publikować regularnie. Czy jest to w odstępie miesięcznym, czy kwartalnym? No, w, 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 w zależności od właśnie zasobów i możliwości yy, 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 nie musi to być bardzo często, natomiast ważna jest ta regularność i zdecydowanie yy, bardziej warto yy, publikować dobrej jakości treść, właśnie dobrze zastanowić się nad tym, na jaki temat, yy, na, na jakie pytania ma odpowiadać, niż publikować jej dużo, yy, natomiast regularność yy jest jak najbardziej wskazana. No i śledzić zwrot z inwestycji, no, Trzeba pamiętać, ile nas kosztowało to wyprodukowanie tej treści, ile kosztowała nas dystrybucja, jeśli skorzystamy na przykład z formy płatnej. No i ile w rezultacie w przypadku sektora B2B no, ten zwrot z inwestycji raczej mierzy się dosyć łatwo, gdyż większość działań content marketingowych nastawionych jest na, na sprzedaż, czy też generowanie prospektów. Więc, więc tutaj ten, ten zwrot inwestycji, jest, sektor B2B jest o tyle w komfortowej sytuacji, że zawsze ten ROI jest, jest w zasięgu ręki w przeciwieństwie do, 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 do dużej części firm z, z branży konsumenckich, gdzie, gdzie ten, ten śledzenie tych, tych wydatków nie jest takie łatwe. Dziękuję bardzo. Tutaj yy, yy, już odpowiem na pytanie pana Krzysztofa. Czy zmiana algorytmu Google wymusiła zmianę profilu dotychczasowego klienta, na, podst na podstawie którego dotychczas był tworzony content marketing? Nie wiem, czy dobrze rozumiem to pytanie, natomiast jeśli tak, to, to nie. To, zmiana algorytmu Google nie miała ni nic wspólnego z, 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 z profilami klienta. Jakby dalej chodzi o to samo i właściwie jeśli chodzi o taki czysty. Ja może pokrótce opowiem, na czym ta, 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 ta zmiana polegała. No Google aktualizuje swój algorytm regularnie. Jest to takie zmaganie się ze specjalistami od pozycjonowania, którzy wykorzystują różne sztuczki, starają się zrozumieć, jak działa ten algorytm i wykorzystać jakieś luki w jego działaniu do właśnie pozycjonowania treści. Yy, yy, których Google jakby sam z siebie nie chce pozycjonować. Pierwszym mechanizmem Google było po prostu system wymiany linków, gdzie strony, które miały po prostu więcej yy, 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 linków zewnętrznych, czyli inne strony kierowały do tych stron, te strony były przez Google uznawane za te z wartościową treścią. Jakby pierwszym yy, metodą yy, SEO było yy, po prostu generowanie sztucznie, sztucznie tych zewnętrznych linków. Jakby z punktu widzenia content marketera, z punktu widzenia klienta, to takie praktyki SEO nie są, nie są pożądane, więc jakby ucinanie ich nie tylko nie komplikuje działań content marketingowych, ale je ułatwia, bo Aktualizacja algorytmu, czy to właśnie te, które jakby wycinają te farmy, farmy linków, czy też te ostatnie, które wycinają duplikaty. One właściwie działają na korzyść content marketingu, bo z Państwa punktu widzenia, film, które chcą promować się za pomocą treści, jakby dzięki nim content marketing polega na produkcji i publikacji wysokiej jakości treści, która odpowiada na pytania klientów. Przed tymi algorytmami, jakby założenie było to samo. Trzeba było produkować dobrej jakości treść, właśnie odpowiadającą na, na potrzeby klientów. Natomiast, oprócz tego, trzeba było jeszcze mieć dobre SEO. Czyli nie, czy to zatrudnić specjalistów, czy też mieć, mieć ich in-house, czy, czy outsourcować ludzi, którzy zrobią różne sztuczki, za, jakby zaangażują w to jakieś właśnie zewnętrzne serwisy, zewnętrzne serwery, dzięki czemu nasza dobra treść pojawi się w Google wysoko. Zmiana algorytmu dążą do tego, że dobra treść, aktualna treść, treść, która jest szerowana w social mediach, treść, która, pod którą pojawiają się komentarze, będzie tam na pierwszej pozycji w Google i nie musi być to e, świeża treść, bo treść sprzed dwóch lat, pod którą dalej ludzie komentują i dalej wchodzą i dalej, e, kiedy znajdą ją w, w Google e, i, i klikną w link, to zostają na tej stronie, e, to znaczy, że czytają ją, nie, nie są nią rozczarowani, ona będzie po prostu, e, po prostu wysoko. To, co zmieniło ta, ta zmiana algorytmu, zmieniła to, że ta praktyka, którą stosowało wielu właśnie tych pionierów content marketingu, która się sprawdzała, czyli publikacja swoich ofert w jak największej liczbie miejsc, już nie działa, a może mieć nawet odwrotne, odwrotne skutki. To jedyne, czyli z punktu widzenia specjalisty content marketingu, powinniście Państwo zastanowić, wybrać kilka miejsc. Które chcą Państwo publikować, czy to będzie to właśnie ta przestrzeń w państwa posiadaniu, państwa strona. Oprócz tego, czy, y, y, jakieś, y, jakaś przestrzeń zewnętrzna, która to umożliwia jakieś y, serwisy specjalistyczne y, wyszukiwarki. Natomiast y, no, tr trzeba już dokonać tego wyboru. Trzeba wybrać, y, kto jest liderem na rynku, gdzie użytkownicy szukają informacji na temat. Na, te, na temat państwa oferty i, i ograniczyć to do tych, do tych działań, co według mnie jest, jest pozytywne, bo, bo nie trzeba tracić czasu po prostu na spamowaniu internetu swoją ofertą. Wystarczy dobrze ją opisać, wzbogacić ją jeszcze dodatkowe treści i opublikować. W kilku miejscach, a nie w kilkudziesięciu czy kilkuset. No to widzę, że nie mam więcej pytań. Bardzo dziękuję. Jeśli chcą Państwo ze mną na ten temat jeszcze porozmawiać, to zapraszam po prostu do kontaktu mailowego. Zapraszam do komentowania tych artykułów, o których mówiłem, które już pojawiają się. Na nowoczesnej firmie. Kolejne webinarium 24 września, gdzie będziemy, jakby. Celem jest przechodzenie do coraz bardziej praktycznych działań. Będziemy szczegółowo omawiać proces content marketingu, już jak tworzyć treści, dokładnie jak je dystrybuować. Będzie coraz więcej przykładów i jakby odwołań do konkretnych konkretnych narzędzi. Ja jak podobnie jak na ostatnim webinarium zapraszam na inbound marketing 8 października, gdzie będę o automatyzacji content marketingu opowiadał. Dziękuję bardzo. Można się też ze mną kontaktować po prostu za pośrednictwem platformy NFPL. No, rozwijamy ją, natomiast jesteśmy przekonani, że jeśli chodzi o obsługę klienta, jesteśmy już teraz liderami, tam w prawym dolnym ekranu, w prawym dolnym rogu ekranu jest, jest dostępny czat, na który zawsze odpowiadamy i można nam zadawać nie tylko pytania dotyczące samego działania platformy, ale też dotyczące content marketingu i jeśli potrzebują Państwo wsparcia w w tworzeniu strategii content marketingowej dla Państwa organizacji, niezależnie od tego, czy jesteście małą firmą, czy, czy, czy średnią, czy dużą, bardzo chętnie, chętnie Państwu pomożemy. Zapraszam do kontaktu i dziękuję bardzo.